18 grudnia w sobotę o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z kuratorem oświaty Włodzimierzem Paszyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie z Włodzimierzem Paszyńskim, kuratorem oświaty, jak się ten tytuł oficjalnie nazywa, po prostu nauczycielem, polonistą, człowiekiem świetnie znanym w środowisku już od czasów harcerskich. Kiedyś był instruktorem zuchowym, działał w Chówcu Warszawa-Śródmieście, potem uniwersytet, potem liceum Władysława IV, potem licea społeczne, jakaś tam karta rewolucyjna i w końcu w 90 roku, to było 3 lata temu, wybrany, czy też bardzo popierany na stanowisko kuratora oświaty. Żonaty, troje dzieci. Co znaczy popierany? Wygrałem konkurs. Pamiętam, że jakieś, że Solidarność strasznie biegała i krzyczała, żeby to był Paszyński. Więc witamy Włodzimierza Paszyńskiego, jak powiadam, autora trzech córek, poza tym żonatego, zawsze żona ta sama, wiernego małżonka i panie kuratorze. Pójdę do szkoły, to na uniwersytecie brzmi zwykle jak rezygnacja. To jest takie poddanie. Jak to jest? Czy w sytuacji, kiedy te zarobki nauczycieli są takie niskie, rzeczywiście istnieje coś takiego jak negatywna selekcja do zawodu nauczycielskiego? To jest taki obiegowy pogląd, to znaczy pogląd istniejący od zawsze. Ja mogę powiedzieć tyle tylko. Zacząłem pracować w 1974 roku w szkole. Nie był to z mojej strony wybór ostateczny, że tak powiem, znaczy ostateczny w sensie beznadziejności. Poszedłem pracować do szkoły, ponieważ chciałem tam pracować. I ja myślę, że tak jak kiedyś część ludzi szła do szkoły, bo chciała, tak i dzisiaj część absolwentów uczelni wyższych idzie do szkoły, bo chce. Bo jest to tak naprawdę, znaczy myślę, że jest szereg powodów, dla których jest to zawód ładny, dobry. Choć mało płatny. 20 79 11 20 57 53. Pod tymi numerami czekamy na Państwa telefony, na Państwa pytania razem z Jarosławem Kretem. Ja mam kolejne pytanie. Szkoły dzielimy na publiczne, społeczne, samorządowe, wyznaniowe, może jeszcze jakieś. Czy jest Pan za mnożeniem rodzaju szkół, czy za jedną szkołą publiczną z jednym świadectwem? Znaczy, szkoły dzielimy na publiczne i niepubliczne i to jest koniec tego podziału. Reszta to już są dodatki. Ja jestem za tym, żeby szkoły były różnorodne. Myślę, że to, że istnieją obok szkół publicznych szkoły niepubliczne, to jest bardzo dobry pomysł. I zresztą o to przez wiele lat walczono, tego się domagano. A generalnie chodzi o to, żeby szkoła była dobra. Właśnie, jedno, a jak publiczne. Się ma wielość szkół do wielości świadectw? Czy są lepsze i gorsze świadectwa? Znaczy, świadectwo jest zawsze takie samo. I świadectwo, które daje szkoła niepubliczna, która posiada prawa szkoły publicznej, jest dokładnie takim samym świadectwem, jak świadectwo szkoły publicznej. Lepiej jednak mieć świadectwo, nie wiem, liceum Batorego, Rejtana, ostatnio Poniatówki, niż szkoły, która nie uchodzi za dobrą. Czy dostęp do publicznych szkół, tych lepszych, powinien być zarezerwowany wyłącznie dla warszawiaków, czy może powinien być w ogóle otwarty? Może w ogóle do stołecznych szkół mógłby przyjechać ktoś, zamieszkać na stacji i to lepsze świadectwo otrzymać? Oczywiście zawsze były świadectwa lepsze i gorsze, w sensie takim, że o niektórych szkołach wiedziano więcej, o niektórych mniej. I oczywiście zawsze tak było. Szkoły licealne nie mają rejonizacji. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Każdy może przyjechać pod warunkiem i uczyć się w liceum Rejtana czy Batorego, pod warunkiem, że zda egzamin wstępny, zostanie przyjęty. No i oczywiście będzie miał się gdzie uczyć. I znaczy, będzie miał gdzie mieszkać. A skoro tak. O stancjach i bursach mowa, dlaczego zdecydował się Pan w trakcie roku te biedne dziewczynki wyrzucać z bursy na ulicy Długiej, co wywołało, przypomnijmy osobom niewiedzącym, najpierw opór, a potem protest ministra, który tę decyzję zakwestionował? Tak, znaczy rzeczywiście mówi się o tym ostatnio bardzo wiele, natomiast ja myślę, że to jest tak, że ja w dalszym ciągu jestem przekonany o tym, że racje są tak naprawdę po mojej stronie. To znaczy, myśmy przyjrzeli się w kuratorium ilości miejsc w bursach i internatach pod koniec minionego roku szkolnego
I po dokładnym policzeniu wszystkiego okazało się, że tych miejsc wolnych jest 1500. Bursy internaty to jest jednak pomysł z innej bajki, z innej epoki. W tej chwili coś z tym trzeba robić, ponieważ to kosztuje. Myśmy dokonali reorganizacji. A ja zadałem jedno proste pytanie. Dlaczego w środku roku? Bo zdaje się, to się nie podobało ministrowi. Również i to się, znaczy minister zakwestionował prawny, że tak powiem, znaczy nieprawny zdaniem ministra edukacji i pewnie słusznie sposób postawienia bursy w stan likwidacji. I z tego ja się oczywiście na polecenie ministra wycofam. Natomiast nieprawny? Co, czym się różni nieprawny od bezprawny? No jest ustawa oświatowa, która w sposób wyraźny mówi o tym, kiedy i w jakim trybie można taką decyzję likwidacyjną podjąć. Rozumiem. I to zostało przez to pana zostało kuratora naruszone? To zostało tak. To zostało zakwestionowane i trudno. No, ja czyli to tu się pan przyznaje do winy? Przyjmuję to z pokorą. Dziękuję. 2079-11, 2057-53. Pierwszy telewizor się dodzwonił. Oddaję głos. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy bardzo. Ja mam takie pytanie do pana, panie kuratorze. Chciałbym się, może pan się wypowiedział na temat likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego w Warszawie, co nastąpiło 2 lata temu. A w tej chwili dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że nauczyciele żądają, żeby kupować dzieciom modele do sklejania i to przenosić. I w tej chwili zanika, jak powiedzieć, ta cała sprawa przedmiotu techniki. Tak, dziękuję. Rzeczywiście ośrodek taki istniał, został zlikwidowany. Takich ośrodków, z tego co wiem, więcej zostało zlikwidowanych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ja byłem w tym ośrodku, likwidowałem go z pełną premedytacją. Mieścił się ten ośrodek na ulicy Grochowskiej. Wyposażony był w urządzenia znowu z innej, jak gdyby zupełnie epoki. I myślę, że tak naprawdę wynika to głównie... Co to są urządzenia z innej epoki? Ja tego nie rozumiem. No tam stały, z tego co ja pamiętam, stało tam troszkę takich maszyn, które, nie wiem, może się tutaj mylę, ale na moje oko gdzieś tam to były, czyli czydła, pamiętały przełom wieku. Nie, to były jakieś urządzenia typu mechanicznego. Stały tam pralki, kuchenki, albowiem w latach 60., 70. był to krzyk techniki i uważano, że trzeba uczyć tego młodych ludzi. No i tu jest w ogóle problem wychowania technicznego, to znaczy tego, jak ten przedmiot ustawiać w świecie, który jest zupełnie inny niż był 10, 15 czy 20 lat temu. I ja myślę, że dzisiaj to jest temat na ogromną dyskusję o wychowaniu. Tematu nowoczesności. A pan często powtarza, że szkoła jest instytucją z natury konserwatywną. Moje pytanie, czy ta konserwatywna szkoła nie powinna również powrócić w jakimś stopniu do koedukacji? Pytam serio, to znaczy, czy na przykład, to znaczy odejść od koedukacji, czy ta powszechna koedukacyjność w naszym, nazwijmy to, pokoleniu nie sprawiła, że potem doszło do tak ogromnej ilości w tymże pokoleniu wczesnych małżeństw i szybkich rozwodów. Czy powrót do szkoły męskiej, do szkoły żeńskiej nie sprzyjałby lepszemu obcowaniu ze sobą płci, lepszemu, głębszemu zainteresowaniu i po prostu być może poprawie obyczajów? Znaczy ja generalnie jestem za koedukacją, natomiast nie jestem specjalistą. Mnie się wydaje jednak, że wszystkie badania, wszystko to, co wiemy na ten temat, powiada, że jednak środowisko naturalne jest środowiskiem koedukacyjnym. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jeśli ktoś zakłada szkołę niepubliczną i postanawia założyć szkołę męską, na przykład w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, proszę bardzo. Ja sam zaczynałem się uczyć w szkole, która, kiedy do niej przychodziłem, była męską szkołą. Coś takiego już powstało, platerki powołują w tej chwili pensje dla panien. W związku z tym pytanie, czy jednak wychowanie dziewcząt i wychowanie chłopców, wzory dla młodych chłopców i młodych dziewcząt powinny być całkowicie jednakie i koedukacyjne, czy to się powinno różnić? Wzory mogą być pewnie różne i niech każdy próbuje swojego, natomiast taki generalny wzór życia jest raczej koedukacyjny, z tego co wiem. I myślę, że pozostawiałbym to również w systemie oświaty, tę koedukację. A co pan sądzi o internatach? Przed 100 laty, to jest właściwie życie, wychowanie koedukacyjne i życie w domu rodzinnym do 18, a czasem do 30 roku życia, to jest nowość chyba właśnie ostatnich 100 lat. Przedtem młody człowiek wyjeżdżał do szkół, do internatu i tam w jakiejś grupie społecznej się socjalizował, jeśli tak można powiedzieć. Tak, trzeba pamiętać o tym, że on wyjeżdżał rzeczywiście, ale był to bardzo nikły procent tych, którzy wyjeżdżali i tak naprawdę ta oświata jednak była dość elitarnym urządzeniem.
Także myślę, że to jest absolutnie nieporównywalne. Natomiast do dzisiaj mamy na Zachodzie sporo szkół, takich bardzo tradycyjnych, bardzo elitarnych, niekoedukacyjnych, z takimi męskimi na przykład właśnie internatami, ale tych szkół jest też niewiele. To znaczy myślę, że generalnie jednak przeważył ten model koedukacyjny. Zresztą ja myślę, że tutaj nie ulegajmy mitom, to znaczy być może dziś jest tej koedukacji znacznie więcej, no ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nasze babki czy prababki wydawały się za mąż, mając lat tam 13 czy 15. 20, 79, 11, 20, 57, 53. Oddaję Państwu głos. Halo. Dzień dobry. Takie pytanie mamy tej koledzy, koleżanki pana kuratora z Liceum Mienia Lotnictwa Polskiego. Pan kurator podawał swój życiorys. No i jesteśmy ciekawi, czy po prostu zapomniał o 10-letniej prawie pracy w naszym liceum, czy po prostu celowo nie podaje publicznie do wiadomości, że tak długo u nas pracował. Nie, ja bardzo przepraszam, ale to podawał pan redaktor Kijowski, prezentował mój życiorys i nie uzgadniał go ze mną. Tam się 39. liceum nie znalazło, ale to nie z mojej przyczyny. Dziękuję. To rzeczywiście tego mi pan kurator wcześniej nie powiedział, bo pytałem. Rózeczkami, rózeczkami Pan Bóg dzieci uczyć każe. Tak powiadała moja babcia. A ja mam pytanie, co pan kurator myśli o szkołach wolnych od stresu, szkołach sztajnerowskich? Czy to rzeczywiście jakiś krok we właściwym kierunku, czy jednak tymi rózeczkami? Znaczy, ten cytat jest troszkę inny tak naprawdę, ale znaczy, rozumiejąc istotę jego, to ja myślę, że generalnie rózeczka nie jest najlepszym sposobem wychowywania czy uczenia. Aczkolwiek znowu, tak jak mówiłem na początku o różnorodności, ja mogę sobie wyobrazić, że oto ktoś w szkolnictwie niepublicznym wymyśla sobie autorytarną szkołę z rózeczką i znajduje klientów na ten typ edukowania czy wychowywania. Ja bym powiadała, proszę bardzo. Natomiast ja osobiście dziękuję. System kar i nagród. Ostatnio się dowiedziałem, nie mam jeszcze dzieci w szkole, że nie ma już dwójki, to znaczy, że dwójka nie jest tym, czym była, piątka nie jest tym, czym była, powstała jakaś szersza skala ocen. Czy takie rzeczy można ruszać? No takie rzeczy się już ruszyło, to znaczy rzeczywiście ta skala ocen się wydłużyła od 1 do 6. Budzi to sporo różnych wątpliwości, zwłaszcza nazwy niektórych z tych ocen, no co to dosyć nieprzyjemnie brzmi. Czym jest dzisiaj dwuja? Bo ja nie będę w stanie przyjąć od mojej córki do wiadomości, że dwuja to przyzwoicie. No bo to w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo. Na tym polega ten kłopot z nazewnictwem. No ocena mierna, w ogóle powiedzieć komuś, że jest mierny, to ja osobiście wolałbym, żeby mi ktoś powiedział, że jestem po prostu kompletnie do luftu, niż że jestem mierny. Jakoś tak. No ale tak to zostało wymyślone, być może się w jakimś momencie zmieni. I znowu Państwo macie głos 20 79 11, 20 57 53. Słuchamy. Nauczycieli będą wykupione ulgi komunikacyjne na przyszły rok. Dziękuję. To nie jest niestety do mnie. Znaczy, ponieważ ono brzmiało niewyraźnie, ale chyba się dobrze domyśliłem, kiedy będą wykupione ulgi komunikacyjne. To nie jest decyzja, którą się podejmuje na szczeblu kuratorium. Jaka tutaj będzie postawa? A mają coś do tego samorządy, które przejęły część przynajmniej szkolnictwa podstawowego? No, każdy taką ulgę może wykupić, natomiast przykłady wskazują zeszłoroczne na to, że część samorządów to uczyniła, natomiast część się bardzo buntowała. Ja bym chciał jeszcze zmienić w tej chwili temat, wrócić do tematu harcerskiego. Czym dla drucha harcmistrza bodajże, bo do takiego pan Paszyński doszedł stopnia, jest dzisiaj harcerstwo? Czy zgadza się pan z prezydentem Wałęsą, który na ostatnim zjeździe powiedział, że słuszne były podziały, ale jeszcze słuszniej, żeby się harcerze słusznie zjednoczyli? Oczywiście znaczy, kompozycja cytatu jest moja. Znaczy, ja obserwuję to, co się dzieje w harcerstwie od dłuższego już czasu z boku i to, co mnie najbardziej zabolało jako związanego kiedyś z tym ruchem, to to, że ja miałem cały czas takie przekonanie, że podział harcerstwa tak naprawdę był wynikiem głównie podziałów w gromadce starszych panów, którzy ze sobą rywalizowali o rzeczy różne. I oczywiście ja bym wolał jedną taką fajną organizację dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza, że te dzieciaki w szkołach, one naprawdę nie widzą
żadnych różnic pomiędzy jednym czy drugim harcerstwem. Natomiast na pewno trzeba sobie powiedzieć tutaj jasno, że starszych panów podzieliła ideologia, a w każdym razie w jej obronie występowali. Ja myślę, że im mniej ideologii wśród dzieci, jakiejkolwiek ideologii, to tym lepiej. A jak ocenia pan decyzję tych starszych panów z głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odwołują się już po raz kolejny, teraz chyba do sądu administracyjnego, od decyzji władz miejskich oddających budynek przy Konopnickiej Imce? Znaczy, ja nic nie wiem o trybie załatwienia tej sprawy prawnie, natomiast mówiłem kilkakrotnie wysokim, układającym się stronom, że no dobrze byłoby znaleźć jakieś polubowne zakończenie tego sporu. I tutaj, ponieważ my jesteśmy w niego, w ten spór jakby uwikłani, ponieważ dom harcerza, kiedyś dom harcerza na Łazienkowskiej jest MDK-iem kuratoryjnym, więc stąd też deklarowaliśmy tutaj pełną spolegliwość w załatwianiu tej sprawy. Natomiast komentować tego nie chcę, bo ja rozumiem, że tutaj każda ze stron ma jakieś swoje racje i myślę, że bez tych stron tutaj trudno jest o tych racjach mówić. Samorządowe czy publiczne, do końca roku szkoły mają szansę przejmować w Warszawie i w województwie, przepraszam, samorządy mają szansę przejmować szkoły podstawowe. Jak wiele tych szkół się, tych samorządów się na to zdecydowało? Znaczy, jak jest samorządowe w tej chwili? To znaczy publiczne, bo szkoły samorządowe są szkołami publicznymi w rozumieniu oświaty, prawda? Natomiast myślę, że w sytuacji, w Warszawie sytuacja jest w tej chwili taka, w tym roku, że na 54 gminy województwa stołecznego 29 gmin przejęło zadania oświatowe w szkolnictwie podstawowym. Teraz do końca roku sytuacja wygląda tak, że jeżeli gmina nie chce przejąć szkół podstawowych, to musi mnie o tym poinformować przed końcem roku. Ja nie wiem, czym to się skończy. Szereg gmin jednak z tych informacji, które posiadam, zdecyduje się na przejęcie szkół podstawowych. Część zapewne tego nie uczyni, kilka już takich uchwał mam, ale ile ich będzie, tego nie wiem. A procentowo jesteśmy w stanie to ocenić, jaki procent szkół podstawowych będzie od 1 stycznia samorządowy? Circa about, jak mówię. Trudno mi powiedzieć, no circa about, myślę, że około 3/4 podejrzewam, to będą szkoły gminne, ale myślę, że 70-80%. Wrócimy do tematu, ktoś z Państwa się dodzwonił. Dzień dobry. Hello? Dzień dobry. Czy jestem słyszany? Tak, jest pan słyszany. Tak, dobry wieczór panu. Panie kuratorze, ja mam pytanie do pana. Mianowicie, był pan łaskaw powiedzieć, że był pan zszokowany tym laboratorium na Grochowskiej. Bowiem pochodziło ono z poprzedniej epoki. Natomiast nie wydaje mi się, żeby był pan zwolennikiem przejścia z epoki kamienia łupanego do świata komputerów, bo to się nie da tak zrobić. Trzeba być najpierw w okresie wprowadzającym i tak, iż właśnie temat zastał pan, prawda, oglądając to. No i nie wydaje mi się, żeby to było słuszne. Chciałbym wiedzieć, jakie pan ma zdanie. Powinno być to aktualnie, powiedzmy, może nowe, no nie wiem. Ja myślę, że takim paradoksem naszych czasów, które są czasami biednymi, jest to, że gdybyśmy się przyjrzeli na przykład sprzętowi, którym w tej chwili dysponują szkoły, między innymi pracownią komputerową, to okazałoby się, że w tej biedzie tego jest niesłychanie dużo. I tutaj ja muszę powiedzieć, że znaczy nie wiem, no nie znam się na tym. Myślę, że to przejście, czy chcemy, czy nie chcemy, niezależnie od szkoły się dokonuje, dlatego że przejście z jednej epoki technicznej w formacie do drugiej dokonuje się nie tylko w szkole i o tym trzeba pamiętać. Natomiast pytanie, czy szkoła jest w stanie sprostać pewnym wymaganiom, zwłaszcza wtedy, kiedy no na przykład ten dom jest znacznie lepiej wyposażony, zasobniejszy, kiedy ci uczniowie często znacznie lepiej od rodziców, od nauczycieli posługują się różnymi urządzeniami. Natomiast jednocześnie ja myślę, że to trzeba też pamiętać o tym, że ja jestem jednak zwolennikiem takiego działania lokalnego, ale myślenia globalnego. I również o tym trzeba pamiętać, że w obecnej sytuacji ekonomicznej trzeba pamiętać o tym, znaczy trzeba wybierać, dokonywać różnych wyborów. I oczywiście jest to tak, że my na przykład rozszerzamy działalność naszego ośrodka komputerowego, bo uważamy, że tak trzeba. Ale nic nie dzieje się w przyrodzie, znaczy niestety w tej sytuacji ekonomicznej często jest tak, że coś się musi dziać kosztem czegoś. To jest również przykład Bursy na Długiej w jakimś tam sensie, ponieważ tutaj przyczyny są przede wszystkim natury ekonomicznej. Dziękuję. I takich przykładów ktoś się kolejny dodzwonił, oddaję głos. Cześć, mam pytanie.
I czy gminy, które przejmują szkoły, szkoły będą odłożone w 100% za cały rok, a jeśli nie, to jak wygląda sytuacja? Gminy przejmujące szkoły, znaczy długi szkolne zostaną przejęte, gminy zostaną oddłużone. Ja mam cichą nadzieję, że nie tylko te, które przejmują, że to oddłużenie pójdzie dalej. Panie kuratorze, prezydent Bytomia powiedział, że subwencja oświatowa jest śmieszna, starcza na głodowe pensje i dwie paczki kredy, ale to właśnie dowodzi, że trzeba, że samorządy muszą te szkoły wziąć z rąk niekompetentnych ludzi. Czy pan się zgadza z tym, że w skali i pańskiego województwa, ale również całego kraju, na poziomie rządowym, kuratoryjnym, oświata znajduje się w rękach ludzi nieodpowiedzialnych? Znaczy, ja myślę, że to jest pytanie, które jednak nie powinno być postawione. Ja oczywiście... No jednak panu, zna pan tych ludzi. Nie, ale ja znam również wypowiedź pana prezydenta Bytomia i ja myślę, że w ogóle bardzo fajnie sobie tak zawsze pogawędzić na temat tego, że gdzieś ktoś jest niekompetentny i to jest powodem różnego rodzaju zapaści. Myślę, że to jest tak, że urzędnicy oświatowi tej administracji rządowej, ja jestem zdania, że ta administracja generalnie wydaje się być potrzebną i to z jednego bardzo prostego powodu. To nie tak naprawdę dlatego, że ja się przyzwyczaiłem do tej, a nie innej pracy, bo ona, znaczy mogę sobie wyobrazić inną i nie sądzę, żebym miał kłopoty z jej znalezieniem. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiej oto tezy, że państwo w swoim dobrze pojętym interesie i głęboko pojmowanym interesie powinno mieć wpływ na edukację, ponieważ to jest w interesie państwa i tutaj te subwencje to nie jest sprawa kompetencji bądź niekompetencji, tylko ilości pieniędzy. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że w tym województwie przynajmniej mam takie poczucie, że w ciągu minionych 3 lat nie zlikwidowaliśmy niczego takiego, co by w sposób wyraźny, istotny naruszało zadania, które pełni oświata warszawska, czy to edukacyjne zadania, czy to opiekuńcze zadania. Dziękuję. Natomiast trzeba umieć dzielić. Ja osobiście życzę powodzenia samorządom, natomiast jednocześnie, ponieważ to pytanie jest jednak pytaniem bardzo poważnym, to jeszcze może jedno zdanie. Mianowicie to jest tak, że współpraca kilku lat ostatnich, 3 praktycznie z samorządami, wskazuje czasami na to, że oświata na tym ewidentnie zyskuje. I tu mogę podać przykład, no nie wiem, z ostatnich choćby naszych spotkań, nie wiem, podwarszawskiego Legionowa na przykład. Ale też mógłbym podać przykłady absolutnie irracjonalnego, niekompetentnego, niekiedy aroganckiego działania gminy, która przejmuje szkoły. Ja nie Dziękuję będę za odpowiedź. Zmieniać. Ktoś kolejny czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, proszę mówić. Kuratorowi Paszyńskiemu naprawdę takie konkretne zadać pytanie. Jak naprawdę ma wyglądać przejęcie szkół przez samorządy? Pracuję w przedszkolu na Pradze Północ i chciałabym powiedzieć, jak wyglądało przejęcie przedszkoli przez samorząd. Rodzic płaci zupełnie za wszystko. Oprócz pensji czasami przedszkola dostają niby za czynsz albo za węgiel, ale to są naprawdę minimalne sumy. Pozostałe rzeczy opłaca naprawdę rodzic poprzez zabawki, energia, woda z licznika, po prostu wszystko. I chciałabym wiedzieć, czy tak samo ma wyglądać przejęcie po prostu szkół, że rodzic będzie zobowiązany do opłacania tak samo jak za przedszkola w niektórych dzielnicach. Znaczy oczywiście to jest to, o co pani pyta, dotyczy tak naprawdę nie tylko przedszkoli i nie tylko samorządowych, ale również tych niesamorządowych, no państwowych w dawnym nazewnictwie. To znaczy były prowadzone wyliczenia, ja nie wiem na ile one są, znaczy jak to się liczyło, ale w tym roku, gdzieś na początku roku szacowano, że około 20% pokrywają rodzice faktycznych kosztów funkcjonowania placówek. I ja myślę, że tu trzeba powiedzieć o 2 rzeczach. Po pierwsze, przejęcie przez gminy zadań oświatowych polega na przejęciu zadań typu organizacyjnego. Merytoryczny nadzór pozostaje w rękach państwa, no mówiąc tak najszerzej jak można. Jeśli chodzi o pieniądze, no to rzecz wygląda tak, że oczywiście wszyscy liczą na to i znowu badania wskazują na to, że szkoły samorządowe w tej chwili mają się lepiej niż szkoły państwowe, albowiem samorządy do nich
po prostu dokładanie. Czasami mogą coś dodać. Panie problem kuratorze. Polega tylko na tym, jeszcze momencik, że przejęło w skali kraju zadania ponad nieco ponad 300 gmin, a więc to jest niewielki procent. Mówi się o tym, że być może do tej pory przejmowały gminy najbogatsze, którym łatwiej jest dopłacać. Cóż, no ja mogę powiedzieć tylko tyle. Subwencja oświatowa, którą dostaną gminy, nie będzie, to nie będzie mniej pieniędzy niż te pieniądze, które ja próbuję jakoś dzielić. I to bardzo ważna deklaracja. Panie kuratorze, krytykował pan sposób wprowadzenia instrukcji dotyczącej nauczania religii w szkole. Czy Polsce wówczas zagrażała teokracja i czy dziś niebezpieczeństwo to wraz ze zmianą władzy ustąpiło? Znaczy nie, ja nigdy nie mówiłem, że nam cokolwiek zagraża. Ja po prostu uważałem rzecz za nieprzyzwoitą i w dalszym ciągu jestem tego samego zdania. Znaczy ja nie zwykłem zmieniać zdania w związku z czasem jako historycznym. Jako kurator przeżył pan, jeśli dobrze policzyłem, już 4 ministrów. Jak na tym tle współpracuje się z obecnymi władzami resortu? Ja myślę, że to za wcześnie, żeby o tym mówić. Znaczy zobaczymy. No, na to pytanie mogę odpowiedzieć za pół roku, za jeszcze rok. Się nie układają ani źle, zobaczymy. Ani na razie jeszcze nie bardzo była ku temu okazja. Natomiast ja myślę, że tutaj można by powiedzieć jedną rzecz. To troszkę się wiąże z tym poprzednim pytaniem. Ja jestem naprawdę, takie mam wrażenie i tak chyba najczęściej jestem jednak spostrzegany, ja całe życie próbowałem być dość niezależny i mam nadzieję wytrwać w tym. 20-79-11, 20-57-53. Kolejne pytanie. Kuratorze, chciałbym zadać pytanie. Czy pan jest tym samym Aleksandrem Paszyńskim, który w latach 70. jeździł służbową czarną wołgą po Warszawie i zakładał HSPS, czyli Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej? To znaczy ja odpowiem nie jestem za... Aleksandrem Paszyńskim, nie jeździłem nigdy w życiu czarną wołgą. Nie wiem, co jeszcze tutaj do tego. No krótko mówiąc, mamy przyjemność rozmawiać z Włodzimierzem Paszyńskim, a nie Aleksandrem Paszyńskim. Nie wiem, czy to przypadkowa zbieżność nazwisk? No niezupełnie, ale też nic nie sądzę, żeby ta czarna wołga była elementem tego pejzażu. Panie kuratorze, czy szkoła jest instytucją udzielającą wiedzy, czy wychowującą? To jest takie odwieczne pytanie, znaczy nie tyle czym jest, ile jaka powinna, czym powinna być. Ja myślę, że szkoła jest przede wszystkim instytucją edukującą, natomiast nie bardzo wyobrażam sobie edukację bez wychowania. Podobnie zresztą jak nie wyobrażam sobie wychowania bez edukacji. A w związku z tym, jeśli jest wychowującą, to czy istnieje jakiś wspólny model wychowawczy szkoły? Czy też w społeczeństwie różnym światopoglądowo różni rodzice powinni wybierać szkoły realizujące te same zasady wychowania, które oni realizują w domu? Moim zdaniem rodzicom może być im tworzona taka możliwość. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem szkoły, która jest... Bo to troszkę pytanie, czy mówimy o wychowaniu, czy mówimy o, nie wiem, światopoglądzie, ideologii. Jeśli mówimy o wychowaniu... mówiło się o modelu wychowania, nie wiem, socjalistycznego. Nie, znaczy ja myślę, że tutaj takie. Ja lubię takie proste określenie i proste słowa. Ja myślę, że jeżeli wychowuje się jakiegoś człowieka, to chodzi o to, żeby wychowywać go na człowieka mądrego, dobrego, przyzwoitego. To znaczy, tu jest parę takich słów, które to dobrze określają. Natomiast kiedy mówimy o takiej edukacji światopoglądowej, czy jak to niektórzy po prostu określają, indoktrynacji światopoglądowej, ja uważam, że szkoła powinna być od niej po prostu wolna. Absolutnie. 20-79-11, 20-57-53. Pytanie. Panie kuratorze, zlikwidowany został Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. W jaki sposób pan proponuje nauczycielom organizowanie kształcenia i dokształcania w dzisiejszym kształcie, jaki jest w kuratorium? Dziękuję. Znaczy, to bardzo jest, znaczy bardzo byłaby długa odpowiedź na to pytanie. Ja bym chciał tylko dopowiedzieć do tego jedno. Rzeczywiście zlikwidowany został Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ale natychmiast w jego miejsce powstała znacznie mniej liczna, to przyznaję, placówka zajmująca się doskonaleniem nauczycieli. W tej chwili ona się przekształciła w taki ośrodek wspierania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który podejmuje mnóstwo działań, takich właśnie doskonalących, kształcących. Pełna informacja na ten temat w Alejach Jerozolimskich 32, biuletyn, który mówi o tym wszystkim, no bo chyba nie mamy czasu, żeby to opowiedzieć. Można do nas dzwonić, można do nas pisać. Niektórzy napisali, Jarek wybrał listy. Czy istnieje jakaś współpraca Kuratorium Warszawskiego z kuratoriami w Polsce, w całej Polsce, dotycząca koordynacji terminów ferii? W tym roku pojawiły się takie próby. Tym się nie zajmowała, nie koordynowała bezpośrednio oświata. Natomiast myślę, że takie próby powinny być podejmowane nadal i
pewnie coś z tego wyniknie. Panie kuratorze, na zakończenie pytanie jednak o to wychowanie. Czy istnieją matryce wychowawcze, inaczej mówiąc, czy matryce wychowawcze są skuteczne? Czy nie można powiedzieć, że matryca wychowawcza, którą fundowano nam, naszemu pokoleniu w szkole i ta, którą fundowali nam nasi rodzice, były na tyle różne, że na przykład zadziałały na zachowania społeczeństwa inne w wyborach roku 89, kiedy wszyscy opowiedzieli się, że tak powiem, za domowym modelem wychowawczym i chcieli tego wspaniałego kapitalizmu, a następnie zadziałała matryca szkoły socjalistycznego modelu wychowania, w której wszyscy zapragnęli szczęśliwości społecznej. Nie wiem, ile mam czasu na odpowiedź na to pytanie, ale to tak najkrócej to bym powiedział tak, że po pierwsze, znaczy są pewne takie wzory wychowawcze i ja bym przed nimi nie uciekał, one się zwykle wiążą z nazwiskami, no nie wiem, takim najbardziej pewnie tutaj charakterystycznym i klasycznym zarazem przykładem jest przykład, no powiedzmy, Aleksandra Kamińskiego, prawda, który bardzo wyraźnie mówił o wzorach osobowych, o... Natomiast z drugiej strony ja jako nauczyciel, w końcu przepracowałem w szkole paręnaście lat, zawsze miałem poczucie, że wykonuję wolny zawód. To było jednym z powodów, dla których ten zawód uprawiałem, ponieważ wchodziłem do klasy, zamykałem drzwi za sobą i byłem wolnym człowiekiem wykonującym właśnie wolny zawód. I tym chyba możemy skończyć. Nasz czas się skończył. Dziękuję Państwu za telefony. Dziękuję kuratorowi, wolnemu zawodowi kuratorowi, który do nas przyszedł i który nad naszym wychowaniem panuje, za przybycie do studia. A Państwa zapraszam za tydzień w święta na rozmowę z ojcem Jackiem Salijem. A teraz konkretnie za tydzień w sobotę o tej samej porze.